Roman Dmowski był wybitnym erudytą, znał 6 języków, swobodnie poruszał się po dworach Europy. I pewnie zaskoczeniem dla wszystkich jest to, że wcale nie był zbyt pilnym uczniem. Tak, to prawda. Zazwyczaj na wielkie postacie historyczne spoglądamy przez pryzmat ich dzieł życia, które już na początku sugerują nam pewną wielkość tych postaci. I wtedy niejako umykają nam te kwestie, że ta droga często do tej wielkości, do pewnych dziejowych osiągnięć, no była kręta czy wyboista. W przypadku Romana Dmowskiego tak było, jeżeli chodzi o jego wczesny etap nauki, bo uczniem nie był zbyt pilnym, o czym świadczy fakt, że powtarzał 3 razy klasy. No właśnie, i do Krakowa, bo będziemy rozmawiać głównie o krakowskim wątku życia Dmowskiego, do Krakowa trafił też nie z własnej woli, można powiedzieć. Tak, ten wybór Krakowa był podyktowany pewnymi względami politycznymi, pewnymi okolicznościami w jego życiu, ale ciekawe jest, że do Krakowa mógł trafić o kilka lat wcześniej niż to się stało. Mianowicie po obronie swojej pracy, którą kończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymał propozycję kontynuowania swojej nauki i rozpoczęcia habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tej propozycji wówczas nie skorzystał i w drodze do Paryża, gdzie kontynuował przez rok swoją naukę, był co prawda w Krakowie, poznawał ten świat galicyjski z bezpośredniej perspektywy, całkiem odrębny zresztą od zaboru rosyjskiego, gdzie mieszkał, ale to był tylko epizod. Natomiast późniejsze przeniesienie się najpierw za kordon, czyli do zaboru galicyjskiego, gdzie osiadł na kilka lat we Lwowie, a później do Krakowa, było już decyzją w pełni świadomą. No i do Krakowa już dotarł, można powiedzieć, intelektualista i polityk Dmowski. To już nie był rzeczywiście ten syn brukarza z Warszawy, tylko rzeczywiście człowiek ukształtowany w pełni. No i dość szybko trafił na salony krakowskie. Tak, ten moment, w którym Roman Dmowski zdecyduje się osiąść w Krakowie, jest istotny w jego życiorysie, ponieważ on kończy taką serię podróży. Zwiedził właściwie całą Europę Zachodnią, przebywając najdłużej w Wielkiej Brytanii, ale był również za oceanem, gdzie w Brazylii przyglądał się polskiemu osadnictwu. Wracając do kraju, decyduje się przenieść punkt ciężkości swoich działań właśnie do Krakowa, a decydują o tym pewne względy logistyczne. Kraków blisko styku granic 3 państw zaborczych, łatwiejsze połączenia kolejowe, kwestia związana z przerzutem tak zwanej bibuły, czyli prasy konspiracyjnej do pozostałych zaborów oraz kierowanie z tego miejsca Ligą Narodową, która w tym momencie, w 1900 roku, zaczyna już być rzeczywiście tym, czym miała być od początku, a więc strukturą trójzaborową. Kolejni przedstawiciele pozostałych 2 zaborów, a więc austriackiego i pruskiego, dołączają do Ligi Narodowej i Romanowi Dmowskiemu z Krakowa jest właśnie najwygodniej pod tym względem kierować organizacją. Pewnie wyobrażają sobie nasi widzowie Romana Dmowskiego w różnych sytuacjach, ale nie wiem, czy wyobrażają sobie Romana Dmowskiego w salonie na Groblach, jadającego posiłki wspólnie ze Stanisławem Wyspiańskim, Józefem Echoferem. Czy te rozmowy, czy te spotkania w jakiś sposób wywarły wpływ na myśl Romana Dmowskiego? Roman Dmowski, decydując się osiąść w Krakowie, musiał w pewne środowisko wejść, musiał bywać i spotykać się z ludźmi, to jest nieuniknione. Sytuacja była dla niego o tyle dogodniejsza, że osiedli tutaj również państwo balickcy, a więc Zygmunt Balicki z żoną, który był jednym z głównych współpracowników Romana Dmowskiego. I przez balickich Roman Dmowski trafia do domu państwa Lutosławskich, profesora Wincenta Lutosławskiego, gdzie, jak się później okazało, bywał już częstym gościem, a stał się nawet przyjacielem rodziny. Stąd też poznawał zapewne wiele postaci, osobistości ówczesnego życia kulturalnego i społecznego w Krakowie i wywierało to na niego wpływ. Ale z drugiej strony możemy uznać, że nie było to dla niego aż tak istotne, ponieważ w pewnych przekazach wspomnieniowych mamy informację, iż niekiedy żalił się, że najbardziej to, co go wytrąca z pewnego rytmu pracy, czy też
daje taką świadomość marnowania energii, była, jak sam ujmował, zwykła gadanina, jak to określał, czy też gadanina o rzeczach najprostszych. Krakowskie gadanie, ale czasem to krakowskie gadanie miało konkretne efekty, bo można sobie również wyobrazić, i to już wiemy nawet z pewnością, że Dmowski spotykał się w takich kawiarniach choćby jak ta, czyli w Jamie Michalika, nawet z agentami wywiadu japońskiego. Tak, tutaj przygotowywał swoją wyprawę tokijską, spotykając się z rezydentem wywiadu japońskiego, pułkownikiem Akashim. Nie mamy oczywiście co do niej wiele przekazów, trudno żebyśmy znali w pełni takie spotkanie, ale no było to istotne dla przygotowania tej podróży i dla samej obecności działalności w Tokio. A więc widzimy, że te spotkania i obecność Romana Dmowskiego w Krakowie miały różny charakter. Od spotkań towarzyskich z ludźmi kultury, z którymi wzajemnie się inspirowali, jak ze Stanisławem Wyspiańskim, czy właśnie już takie czysto konspiracyjne, polityczne, jak z rezydentem wywiadu. Jest jeszcze jeden element, o którym nie wspominaliśmy. To jest bardzo intensywna praca intelektualna. Rzeczywiście Dmowski tutaj bardzo dużo pisał, to wiemy na pewno. Czy zatem można powiedzieć, że z Krakowa wyjechał już ukształtowanymi myślami nowoczesnego Polaka? Wydaje mi się, że tak można stwierdzić, ponieważ Roman Dmowski zjawia się w Krakowie już pewnym bagażem doświadczeń politycznych. Przeprowadził reorganizację Ligi Narodowej, rozbudował struktury tej organizacji, założył tutaj i prowadził organ teoretyczny Przegląd Wszechpolski i zaczął wytrwale pisać, czego dowodem jest jego dzieło Życia pisarskie, jeżeli chodzi o sferę idei i polityki, myśli nowoczesnego Polaka. A więc puentował tutaj pewne swoje poglądy i poszukiwania myśli z lat ubiegłych, ale także starał się konstruować już pewien plan pracy politycznej dla swojego stronnictwa i dla narodu na lata przyszłe. Co ważne, w tym okresie, jak również podkreślają osoby, które go znały, narzucił sobie pewne tempo pracy politycznej i organizacyjnej już na takim wysokim poziomie, które nie udźwignąłby nie jeden człowiek. Zapytany, jak długo wytrzyma takie tempo pracy, które tutaj w Krakowie rozpoczął, miał rzekomo odpowiedzieć, że jak Polska odzyska niepodległość. Być może Dmowski za krótko przebywał w Krakowie, albo był zbyt krytyczny w stosunku do jego politycznych elit, bo nie doczekał się tu upamiętnienia odpowiedniego do roli, jaką odegrał przy odbudowie państwa. Nie zapomniano o nim jednak zupełnie. Na dziedzińcu Pałacu Wielopolskich znajduje się tablica pamiątkowa, ufundowana w 60. rocznicę śmierci polityka. Dmowski nie miał żony ani dzieci. W prawdziwie rodzinną atmosferę wchodził więc u przyjaciół państwa lutosławskich, którzy mieszkali w kamienicy przy placu na Groblach. Tutaj przychodził często na posiłki i spotykał elitę intelektualną Krakowa, bywalców salonu profesora lutosławskiego. To ze wspomnień jego córki Izabeli wyłania się Dmowski dowcipny i uwielbiany przez dzieci. Pewnego wieczora gościem salonu był sławny już wówczas Stanisław Wyspiański. Schorowany i posępny przesiedział 2 godziny, nie odzywając się ani słowem. Nazajutrz Wyspiański opowiadał, jak świetnie bawił się poprzedniego wieczora. Obecny tam wówczas Dmowski nie posiadał się ze zdumienia. Okazuje się więc, że ten analityk polskiego charakteru narodowego musiał się o tym charakterze jeszcze sporo nauczyć. W kamienicy przy ulicy Jabłonowskich 9, w pobliżu klasztoru Ojców Kapucynów, mieściła się redakcja Przeglądu Wszechpolskiego. Był to skromny, dwupokojowy lokal na parterze. Istotne było jednak jego położenie. Co prawda Przeglądu nie znosili Stańczycy, czyli konserwatyści krakowscy, ale za to ściągał on współpracowników z różnych stron, także spoza Krakowa. Ze względu na pewną swobodę w Galicji, łatwiej też było tutaj Dmowskiemu redagować pismo, a następnie szmuglować je do zaboru rosyjskiego.
Jest coś zabawnego w fakcie, że wychowany w Warszawie na Pradze Dmowski po przyjeździe do Krakowa zamieszkał przy ulicy Warszawskiej. Wśród jego sąsiadów znalazł się późniejszy noblista Władysław Reymont, którego dzieła polityk bardzo cenił. Reymont był wtedy w kiepskim stanie. Po wypadku kolejowym unikał ludzi i trochę się izolował. Połączyły ich dyskusje, wspólne wizyty na salonach krakowskich i serdeczna znajomość. Stąd właśnie dystyngowany Dmowski pisał swobodnym stylem do swojego przyjaciela, że jest diabelnie zmęczony i chciałby kopnąć się połazić po Rzymie. W Krakowie Roman Dmowski przygotowywał się do swojej wyprawy japońskiej i rzeczywiście można powiedzieć, że w Japonii rozpoczęła się wielka gra o Polskę. Tam spotkali się też dwaj ojcowie polskiej niepodległości, czyli Roman Dmowski i Józef Piłsudski, ale mieli tam kompletnie inne koncepcje. No oczywiście, choćby nawet z tego względu, że reprezentowali inne podejścia do odzyskania niepodległości. W związku z tym też i szukali swoich rozwiązań, swoich dróg realizacji planów. I w 1904 spotkali się w Tokio. Obaj w tym mieście pojawili się całkiem z różnym planem. Z jednej strony Dmowski chciał w jakiś tam sposób przeciwdziałać planowanej irredencie, jak nazywał to, po co Piłsudski przyjechał do Tokio, żeby starać się o pomoc Japończyków, którzy mieli zdaniem Piłsudskiego w jakiś tam sposób pomagać w irredencie na tyłach swojego głównego w tym momencie wroga, czyli Rosji. Czyli Piłsudski nadal miał myśl insurekcyjną. Tak, on uważał, że powstanie to będzie to, co powinno przynieść zwycięstwo, powinno osłabić głównego wroga, czyli Rosję. Natomiast Dmowski uważał, że będzie to kolejny przelew krwi, który osłabi jeszcze bardziej naród. Realnie patrząc na tą całą sytuację, to tak naprawdę Japonia nie skorzystała ani z jednej, ani z drugiej propozycji w związku z tym, że po prostu nie widziała potrzeby angażowania się w kwestie tak dalekiej Polski, o której no nie za wiele wiedziano po prostu. Ale można powiedzieć, że od tego czasu właściwie do odzyskania niepodległości i Piłsudski, i Dmowski grają na różnych fortepianach, obstawiają różne opcje. Grali na różnych fortepianach, ale grali tą samą w jakiś tam sposób melodię, prawda? Te nuty gdzieś tam wspólne się pojawiały. Po prostu dwie różne wizje odzyskania niepodległości. Tutaj w Krakowie, kiedy Dmowski przebywał, no, przebywał w mieście, gdzie bardzo konserwatywnym, bardzo mocno nastawionym także i na lojalizm wobec zaborcy, a jednocześnie mieście, gdzie też socjaliści się organizowali. Myśl Dmowskiego była właściwie przeciw jednym i drugim. Dmowskiego była przeciw jednym i drugim, ale ona w pewnym sensie też ewoluowała. Poza tym Dmowski również postawił w pewnym sensie na kartę rosyjską, prawda? Czyli w momencie, kiedy uznał, że Rosja jest mniej zagrażająca w dążeniu opanowania nad Polską, prawda? Byli Niemcy i Rosjanie. Uznał, że Niemcy są groźni i postawił na kartę rosyjską. Uważał, że ta karta powinna wynieść sprawę polską na salon europejski, co zresztą się wydarzyło. Jeśli byśmy oceniali Dmowskiego, to powinniśmy to robić cały czas pamiętając o kontekście historycznym tamtych lat. Czy nie jest tak właśnie, że dzisiaj jest ten błąd ahistoryzmu, choćby w ocenianiu, czym był nacjonalizm według Dmowskiego, albo patrząc na jego stosunek do mniejszości narodowych? Dmowski właściwie od samego początku buduje ruch narodowy, prawda? On chce stworzyć nowoczesny naród, stąd pisze myśli nowoczesnego Polaka, prawda? Na tamte czasy nacjonalizm był ideologią nowoczesną, prawda? Stąd ta nazwa. Wcześniej czegoś takiego jak nacjonalizm. Ale właśnie wyjaśnij mi, dlaczego nowoczesną? No dlatego, że wcześniej coś takiego jak nacjonalizm nie funkcjonowało w pojęciach ówczesnej Europy. Prawda? I on jednak próbował wciągnąć wszystkie warstwy społeczne do myślenia. Oczywiście, stąd narodowa demokracja, prawda? Demokracja to w jego pojęciu było wprowadzenie idei narodowej pod strzechy, można było rzec. Czyli wszyscy Polacy powinni tą ideologią zostać przesiąknięci i pójść za obozem narodowym. Tym obozem, który mówi o wszechpolskości, czyli o tym, że Polacy są
Polakami ponad zaborami, prawda? Nie ma Polaków austriackich, nie ma Polaków niemieckich, nie ma Polaków rosyjskich, tylko są po prostu Polacy, którzy muszą wspólnie pracować, aby się doskonalić i w związku z tym wybić na niepodległość. Tymczasem często tę wszechpolskość dzisiaj się opacznie rozumie, mówiąc wręcz o pewnym szowinizmie, który Dmowski promował. Szowinistą Dmowski na pewno nie był. On spostrzegał pozytywne cechy narodu polskiego, ale też widział bardzo dużo cech negatywnych. Uważał, że naród polski powinien się doskonalić, powinien rozpocząć głęboką pracę nad samym sobą, tak aby dotrzeć do niepodległości, bo niepodległość była tym elementem, o który Dmowski na pewno walczył. Uznawał, że to państwo polskie, ono zagwarantuje funkcjonowanie narodu, ponieważ naród bez państwowości podwoli będzie zatracał swoją tożsamość. I on to obserwował, opisywał. Także tutaj szowinistą nie był, wskazywał bardzo trafnie na negatywne cechy narodu polskiego. Poza tym umiał też odnaleźć cechy pozytywne u innych, prawda? Mówi o Anglikach, mówi o Niemcach, mówi o Japończykach, prawda? I wskazuje te... Co powinniśmy zapożyczyć, czy na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby się wzmocnić tak wewnętrznie. Panie profesorze, jak to się stało, że arcymistrz polskiej dyplomacji, sprawca największego majstersztyku, jakim była konferencja paryska, nie odnalazł się w II Rzeczypospolitej, nie został jednym z najważniejszych polityków odrodzonej polskiej państwowości? Dmowski wydaje się, że sam odsunął się od polityki. Tutaj był na tyle rozpoznawalną osobą i na tyle znaczącą. On właściwie świadczył od samego początku swojej działalności politycznej o tym, że na polityce się zna, że politykę umie robić. Tylko Dmowski chyba już po konferencji paryskiej stracił zapał do prowadzenia gier politycznych. To go odstręczało i postanowił usunąć się